Cześć, witam wszystkich. Chciałem serdecznie zaprosić fanów My Riot i fanów dobrej, konkretnej, mocnej muzyki, ludzi, którzy jeszcze nie widzieli koncertów mojego nowego bandu, którzy nie byli świadkami Taste My Riot Tour na koncert, który odbędzie się w klubie Rampa w Goleniowie, właśnie jutro. Jest to o tyle specjalny koncert, że odbywa się w mieście, w którym odbywaliśmy próby przed trasą Taste My Riot Tour. Z tego miasta pochodzi Diamond Hill, Simon i Zwierzak i tutaj zdecydowałem się przygotować zespół do tej trasy i była to decyzja na pewno bardzo dobra, dlatego że dostaliśmy dużo wsparcia od naprawdę wielu osób, od ludzi, którzy są związani w jakiś sposób z Domem Kultury w Goleniowie, ale również przyjaciół muzyków, którzy na każdym kroku ułatwiali nam działanie i to była najlepsza decyzja. O wiele lepsza decyzja niż próby w wielkim mieście, gdzie jest i hałas, i ruch, i dużo rzeczy, które odciągają naszą uwagę od tego, co istotne. Tu mogliśmy po prostu grać. Także klub Rampa jutro. Zaczynamy o godzinie 20, od 19 otwierane są bramy. My Riot na scenie melduje się o godzinie 21. Zagramy stały set, na razie nie dochodzą nowe utwory. Będziemy je przygotowywać po końcówce tej trasy, tak żeby w przyszłym roku zagrać koncerty poszerzone o utwory, o które część z Was prosiło, część chcemy sami dodać. Na pewno włączymy do programu utwór Brook, Sweet Noise, może zaczniemy grać Fucked Up East w wersji nie remikserskiej, a w wersji z płyty myślę o utworze Ghetto, Sweet Noise i może Cisza. Także jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, co moglibyśmy zrobić, to piszcie do nas. Będziemy na pewno pisać nowe kawałki z My Riot. Chcemy przygotować płytę jak najszybciej i w tej chwili wykorzystać ten moment takiego podniecenia związanego z trasą, tej energii, którą dostaliśmy od Was, energii, która wytworzyła się wewnątrz w zespole. I przy okazji nasuwa mi się takie podsumowanie tego, co do tej pory zrobiliśmy na trasie. Jestem naprawdę bardzo dumny z zespołu, z całej ekipy, którą udało się skompletować, z tego, że mogliśmy zagrać swój pierwszy tak naprawdę tour jako od razu jako headliner, co nie zdarza się tak naprawdę często i uważam, że te koncerty były naprawdę sporym sukcesem. Nie liczyliśmy na to, że napchamy salę na maksa za pierwszym razem, może za drugim będzie pod tym względem jeszcze lepiej. No sądzę, że zasłużyliśmy na opinię zespołu, który gra mocne, konkretne, bardzo energetyczne, bardzo, bardzo energetyczne koncerty. No ale mając taką publiczność, która gdzieś od razu gotuje się i oddaje nam tą energię, innego wyjścia nie ma, to musi być po prostu naprawdę full on power. Chciałem również podziękować ekipie, która z nami pracuje, Woodys, który zrobił nam mega technikę, Tomek Sierotko, który świeci te koncerty, pan Harvard, który robi odsłuchy, w tej chwili Dread, który robi nam front i miksuje dźwięk z przodu. Całość tej ekipy jest naprawdę mocno nakręcona na My Riot, na to co razem nam się udało zrobić. Z koncertu na koncert poszerzaliśmy wizualizację. Pracowaliśmy tak naprawdę z dnia na dzień nad tym, żeby je ulepszać. Na początku był tylko pomysł, zarys pomysłu, jak to ma wyglądać, więc w trakcie tej trasy to było dopracowywane. No i w tej chwili jest naprawdę na fajnym poziomie takim, ale na pewno będzie to rzecz, która będzie się zmieniać, dlatego że chcemy zostawić to jako takie otwarte ciało, które można zmieniać z koncertu na koncert, tak naprawdę z chwili na chwilę, jeżeli mamy internet. W klubie to prawdopodobnie można robić to w real time, co zawsze było moim marzeniem, żeby o, dzieje się coś ciekawego, wkładamy to do naszego show, do naszej wizualizacji. Także jeżeli chodzi o podsumowanie, piękne emocje, spotkanie pięknych ludzi, piękne tak naprawdę chwile,
i doznania, na które czekałem wiele, wiele lat, i cieszę się, że to mogło nastąpić właśnie z My Riot, że rzecz, którą sobie obiecaliśmy tak luźno z Hakerem, że fajnie by było zagrać turą, zawsze mówił mi, że fajnie by było zagrać z tą koncert, że to się tak naprawdę stało. I dziękuję fanom, którzy jeździli z koncertu na koncert. Dziękuję mi i całej ekipie. Dziękuję ekipie z facebook.com, łamane przez My Riot Band, która tak naprawdę budowała napięcie dookoła tej trasy. Co mogę powiedzieć? Na pewno nie zawiedziemy was. W przyszłym roku będziemy chcieli grać jeszcze więcej koncertów. Latem jakieś duże, duże eventy. I będziemy pisać. Przepraszam bardzo, właśnie Simon dzwoni, za chwilę kontynuuję. Simon, nagrywam właśnie filmik tutaj do sieci i zaraz oddzwonię, dobra? No, zaraz tutaj. Także zabierzemy się za nowy album i chcemy, żeby był no, jeszcze bardziej odważny i jeżeli się uda, nowocześniejszy, mocniejszy. Także cóż, dziękuję, zapraszam do klubu Rampa Goleniów jutro. Ostatni koncert, niech to będzie mega specjalny koncert. Dziękuję bardzo wszystkim Riot Warriors i no, dziękuję temu zespołowi za to, że jest taki, jaki jest w całej ekipie. Mnie osobiście dało to mega power i mega satysfakcję i mogę być szczęśliwy, że bez specjalnej napinki i ciśnienia udało się skompletować właśnie takich ludzi, którzy są tutaj, bo chcą tutaj być i chcą to robić i dla siebie, i dla was. Także wielki szacunek i pozdrawiam. Dziękuję bardzo.